Brama, witam serdecznie na moim kanale. Brama panelowa Paul Bram, zakupiona w Leroy. Zobaczcie, jak to wygląda. Fajnie, nie? Zacząłem montować klameczkę. Klamka jest też Paul Bramu. Zamek. Właśnie zamek i zobaczcie co, wstawiłem klamkę, zamek, no i teraz mocowanie do słupka. Chyba producent nie przewidział jednej rzeczy. Będzie otwierała się do wewnątrz. Czyli tak musi być. Prawda? Źle mi kręcić. I teraz zobaczcie. Tu jest zamek. Co z tym zrobić? Fajnie pasuje na samą bramkę, ale już nie na klamkę. Jak można nie przewidzieć takiej rzeczy? Zobaczcie. Jak zrobię tak, to nie zasunę ani nie zamknę tego, bo zamek zamyka się tylko na jeden raz. No niestety spierdzielili to. O. Jak można nie przewidzieć, że dochodzi grubość klamki jeszcze mocowania do słupka. Pasuje pięknie. Ale tutaj no nie zamknie się tego, ani nie zasunie. Paul Bram. Ojejku. Dobra, chciałem wam pokazać tylko ten zameczek. Brama wygląda fajnie, no. Brama wygląda fajnie. Bramka też jest fajna. Ale zamek jest spierdzielony. Nie wiem, jak ktoś myślał i projektował to. Chyba sugerował się, że sobie o, zamknie do słupaczka fajnie, zrobi się przerwę, a tu dochodzi tyle klamki. Zachodzi na klamkę. Inaczej się tego nie da zamontować. Także ta blacha, szanowna firmo, jest do poprawy. Musicie przyjąć to, że dochodzi klamka z mocowaniem i tego się nie da ani zamknąć, ani zasunąć. Dzięki bardzo, trzymajcie się wszyscy, a firma, jeśli to obejrzy, to niech poprawi to.